Hello and welcome back. We've discussed corporations and sales, and right now we are going to have a look at a list of other professions that you may find useful when talking to people and meeting them professionally and in your private life. Teraz zajmiemy się innymi zawodami, takimi, które możesz spotkać też w życiu codziennym, także w zawodowym, prywatnym. Będziemy mówić o kosmetyczkach, męskich fryzjerach, pielęgniarkach, szefach kuchni i innych przydatnych zawodach oraz stanowiskach. Number one is electrician. Electrician, czyli elektryk. Number two, hairdresser, hairdresser. Number three, waiter, waitress. Number four, beautician, beautician. Number five, manicurist, manicurist, manicurist. Number six, masażysta. W brytyjskim angielskim tego ry na końcu nie mówisz, w amerykańskim mówisz. Masseur, masseur. Masażystka, masseuse, masseuse. Right now we use the term physiotherapist more often. Teraz chyba częściej mimo wszystko używamy słowa fizjoterapeuta, czyli po prostu physiotherapist, physiotherapist, physiotherapist. Fryzjer męski to barber. To ry na końcu w amerykańskim mówisz, tak samo w to w środku. Barber in British English and barber in American English. Cukiernik, confectioner, confectioner. Pielęgniarka, nurse, nurse. Szef kuchni, chef. Piekarz, baker. Oczywiście w amerykańskim to ry mówisz, baker. Rzeźnik, butcher, butcher. Stolarz, carpenter, carpenter. Blacharz samochodowy, tin man, tin man. Tin to jest puszka, tin man. Lakiernik, varnisher, varnisher. Mechanik samochodowy, car mechanic, mechanic, car mechanic, mechanic. Dekarz, czyli ten, kto na dachu jest, odpowiadam dlatego, że słowo roof to jest dach. Roofer, roofer. Cieśla, stolarz. Woodworker, wood, wood to drewno. Woodworker. Pracownik budowlany, construction worker, construction worker. Hydraulik, b nie mówimy, plumber, plumber. Number 21. Krawiec, krawcowa. Bardzo często używamy słowa dressmaker. Dressmaker. Murarz. Cegła to brick. Lay to jest kłaść. Ten, kto kładzie cegły. Bricklayer. Ogrodnik. Gardener. Operator maszyn budowlanych. Number 24. Have a look. Construction. Machine. Operator. Construction machine operator. Opiekun dziecka, opiekunka, babysitter. Pomocnik kucharza, chef's assistant. Programista komputerowy,
Software engineer. Rolnik. Farmer. Farm worker. Spawacz. Welder. Szewc. Shoemaker. Shoemaker. Szklarz. Glazier. Ślusarz. Locksmith. Tapicer. Upholsterer. Tokarz. Turner. Tynkarz. Plasterer. Jakikolwiek monter, czegokolwiek, monter jakiejś instalacji, telewizji i tak dalej. Najpierw dajesz jaki monter i dopiero później słowo fitter, satellite TV fitter, czyli monter telewizji satelitarnej. Shop assistant, sprzedawca. Opiekun osoby starszej albo niepełnosprawnej. Po brytyjsku carer. Po amerykańsku caregiver. I jeszcze jedno wyrażenie. Care assistant. So one more time. Carer. Caregiver. Care assistant. Sprzątaczka. Sprzątacz. Cleaner. Thank you very much. Bye bye.